Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3, moi drodzy. Możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się seria, komentarz, subskrypcja, a my idziemy porozmawiać z Bakiem, oczywiście kontynuujemy sobie tutaj historię z gry Far Cry. I co wam powiem, oprócz tego, że mówię trochę ciszej, bo podgłośniłem mikrofon i widzę, że jest na czerwono, więc warto jest dzisiaj uważać. Co, tutaj jest jakaś misja poboczna, nie wiem o co chodzi. I'm here. Thank you for talking to me. I have great respect for what you are doing. People here need to see that the pirates can be beaten. That they bleed like the rest of us. Die like us. That is why I need you. What can I do? Take pictures of dead pirates outside the village. Why? So the villagers can see that they have nothing to fear. O! Fotografii piratów, ale to jest, widzę, misja taka poboczna, tak? To nie wiem, czy chcemy to robić na samym starcie. Myślę, że porzućmy to zadanie i kontynuujemy sobie taki główny wątek. Nie wiedziałem, co to jest za wykrzyknik, więc no zaryzykowałem i nie wyszło tak, jak było trzeba. Chciałem porozmawiać z Buckiem. To jest tutaj nasza główna misja, czyli tym szpiegiem, tak? Tak. Znaczy tam odbiliśmy chyba tego naszego Oliwiera, czy jak on tam miał. Naszego przyjaciela, koleżkę. To tędy? Chyba jakoś tu się szło, nie? A, to jednak nie jest Buck. You're Buck? Well, it's not my birthday. It must be Christmas. I'm here for my friend, Keith. Sorry, it doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was... You're hysterical. All right, then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. We're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's a product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Stephen. Keith goes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. Knife? Don't have a knife. That's just a fucking knife. It's art. More history in this than you and Keith 4 hours you squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's Trejander. He knew where it was. Vice, he got the wanker's boat. Research he was doing on some Chinese treasure. And his crew. Do you know what else he got? The knife? No, not a fucking knife. It's location. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. I'm on your bike. Back off. Bardzo niemiły jest to koleżka. Okej. No nic, to chodźmy w sumie kontynuować misję. Ja dzisiaj nie jestem chyba w formie nagrywania odcinka, jakiś taki delikatny dizzy jestem, jak to się mówi. Możemy się tutaj udać, żebyśmy mieli bliżej. Jest zdecydowanie zbyt gorąco na dworze, żebym jakkolwiek czysto myślał. Jestem zdecydowanie zbyt zmęczony, więc dzisiaj, no słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie delikatnie taki niespójny może, albo mój komentarz nie będzie najlepszy. Nie będzie to Dariusz Szpakowski za najlepszych czasów FIFA, ale będzie to Dariusz, będzie to kurde Włodzimierz Szalanowicz, no. Nikt go nie potrzebował, nie wiem jak to było. Nie wiem, czy każdy, nikt nie zasługiwał. Dobra, nie wiem. Dzisiaj nie jest mój dzień. Czekajcie, bo faktycznie nawet jeżeli mówię cicho, to widzę, że krzyczę w miarę, więc sobie tak przyciszę. Mam nadzieję, że teraz granie będzie za głośno.
Tak będzie na wyrównanie, więc mam nadzieję, że będzie ok. Ja sobie, czy w międzyczasie tutaj zobaczę ten odcinek po nagraniu tego odcinka, czy dźwięk się zgadzał. Zawsze mogę trochę mikrofon podsunąć i też będzie ok. Idziemy do tej łodzi, rozumiem, że ta łódź to jest tamta łódź. Czy mogę zobaczyć ją snajperki, co tam się znajduje? Nie wuja. Trzeba podejść trochę bliżej. Bo o ile rozumiem, to jest ta łódź. I tyle. Co wam opowiem ciekawego? Nic ciekawego. Wam nie opowiem, bo nie mam dzisiaj ciekawej historii. Euro się zaczęło i w sumie tak wróciłem do piłki nożnej po kilku latach. To jest jedna z ciekawszych rzeczy. No i fakt, że odcinki muszę nagrywać codziennie, znaczy muszę nagrywać, normalnie muszę nagrywać codziennie. Przeczytajmy o ślizgaczu. Weź kiedyś ślizgaczem strzelać jednocześnie za K47, aż spływać, ale uważaj na Jinx. Dozyskać fryzurę, a ma licencję na zabijanie. Nie rozumiem, ale dziętki. Ślizgacze są OP. Nigdy nie śmigałem, ale chciałbym. Znaczy nawet nie wiem, co mówiłem i do czego miałem wrócić. Dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj chciałem sobie usiąść, a że mówię, że odcinki, słuchajcie, nagrywane mają być codziennie, tak sobie powiedziałem. Odcinki codziennie i nie ma wuja, że nie. No to... to jesteśmy... to czasem jest tak, że trzeba tutaj... że trzeba tutaj nawet w nie najlepszej kondycji nagrać odcinek, więc wybaczycie, ale jest to koszt tutaj bieżącej serii, że tak powiem. Czy jutro... oj! Czyli stoję na drzecie, no dobra. Może my powinniśmy tak bardziej skrycie podpłynąć, żeby oni nas nie zauważyli. Ja tak kurwa na pełen pause donk, jelo. O, tak też można. Nic nie jest. Co ty gadasz w ogóle za głupoty? Co? What this? Siema. O kurwa. Trzeba znaleźć schronienie jak najszybciej. Szybko zabić tego i leczenie. Chowanko? Może być ok. Dobra, ten nas nie ściągnął na szczęście. I mamy fajny karabinek, więc na blisko... na blisko coś tam sobie możemy tłuc. W ogóle już nie chce mi się nawet pozbierać tych ciał, bo one tam dają kurde $10 max. Nie jest to duże siana. Dzień dobry. O kurwa, tanki z kurwibąk. Dobra, granatami go pokonamy. Leczonko. Cyk, cyk, cyk. Dobra, chyba padł. Elegancko, ładowanko. Przynajmniej więcej zasorców swoich. Jak to jest po polsku? Zasorpsy. Nie wiem, jak to jest po polsku. Więcej swoich sił. O, włożę tutaj w granie i gameplay będzie płynniejszy. W moim wykonaniu będzie on lepszy. Wreszcie może skilla pokażę chociaż raz. Jak jestem zmęczony, to potrafię się tylko skupić na jednej rzeczy. A niestety na tym, jak nagrywasz odcinek, to musisz bardzo dużo rzeczy ogarniać. Chłopy w soku, tak? Okej. Okay. Tu my możemy zobaczyć, czy mają coś ciekawego przy sobie. No jeżeli mają, to nawet amunicję nie do tego karabinu, więc... nawet nie chce mi się ich przeszukiwać. Oj, chyba ktoś tu nad podkładem, pokładem nam biega. Szkoda, że nie ma takiego... a, bo oni puścili tego, alarm. O kurwa, oni alarm puścili. Dobra, to może fastem się dostaniemy tam, nie zwracając zupełnie... nie wiem, kto mi strzela, skąd. Widzę. Cyk. A z tym nożem to my właśnie nie mieliśmy do tej laski przyjść ogólnie? O kurwa. O!
dziwny zbieg okoliczności i przypadek. Znaczy, zajebiście to grałem frajera, chciałem powiedzieć. Jaki przypadek, co ja gadam w ogóle. To są takie głupoty gadam. Oj. Który? Skąd? O kurwa. No niedobrze. Tanki, gagatka. Nie jesteś tu mile widziany, koleżka. Ty Molotow sobie nawet nieźle poradził tutaj z panem tankiem. Możemy przeszukać. Wyblakły klucze, granat, okej. Okay. Dyskietka, pochciąp. O kurwa, ale hakujemy. Nie wiem, czy my w sumie nie powinniśmy do tej wody wpaść ogólnie. Wygląda jak droga na skróty, żeby się wydostać z tego statku. Oj, to niezła droga na skróty. Dobra, umarliśmy jak coś. Nie tu? Jak my się tam mamy dostać? A tędy? Dobra, zjebałem to. Co to jest? Butla z gazem, tak? Z tlenem? A, dobra, je debil. Nie, jakbyśmy całej tej budli nie mogli wziąć po prostu. A, tu otwarte drzwi były od samego początku? Dobra, ty. O kurwa. Jak w jakimś Call of Duty, tak mi się kojarzy, że w jakimś Call of Duty faktycznie tak było, albo w Call of Duty, albo w Battlefieldzie, już nie pamiętam tych wszystkich gier niestety. Było to dawno temu ogrywane, zawsze mówiłem, że mi mąż mojej kuzynki zawsze mówił: siema, masz tu Call of Duty, wesoło, graj zajebiste. A mówię, dobra, dziętki. Tak jakoś ta pasja do strzelanek. Nie wiem, czy sam on mi tego Far Cry'a w sumie podrzucił, żebym zagrał. Ale co do tego akurat nie jestem pewien. Użyjmy sobie tlenu, czemu by nie. Najgorsze jest tutaj, że my nie mamy takiego paska tlenu. To jest najgorsze. Użyjmy sobie tlenu. Tak ciężko jest określić mniej więcej, ile mamy czasu na to. A, my całe... O kurwa. My całym statkiem na dno poszliśmy. Lekkie karabiny maszynowe. Wysoką szybkostrzelność oferują. Get the fuck up! Come on! There you go. You find my project? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear. Entertainment. Did you happen to find a compass? Find him at the tools. Excellent. Very good. Now, research says follow the compass. Thanks for your help. Anytime.
can handle being on your own, some. Keith needs me. Right? Doodles. Trzymka. Pierwszy raz w sumie słyszę coś takiego jak trzymka. Magiczny kompas. Dobra. Sukces, fragment przyszłości. Może przynajmniej coś zapolujemy. Daj mi tu mapę. Zobaczymy, na co tu można polować. Gdzie my jesteśmy w ogóle tutaj? Na dziki, ale też możemy tutaj odebrać pewien punkt. Widzę, że nadal mamy tutaj misję zaznaczoną za naszymi plecami. A skoro jesteśmy przy takim oto punkcie, ja bym chętnie go kurwa tutaj odzyskał dla naszej ekipy. Zobaczymy. O, Buck Hughes. Wiem, co boli Bucka. Dorastał w brytyjskim więzieniu znanym jako Australia. Bambi Buck Hughes zaciągnął się do australijskich sił zbrojnych, mając jakieś 20 lat, a zwolniono go z powodu nadmiernej brutalności. Podróżował po południowym Pacyfiku, wreszcie skumał się z tam Hoyem. O, to jest Hoyt. Od lat zbieram papiery na Hoyta. Oto co wiem, zbudowa największa na południowym Pacyfiku sieć handlarzy narkotykami, niewolnikami i bronią. To jest ten główny szef. Główny szefu. A miałem rozdać punkty umiejętności. Po to tu wszedłem i zapomniałem o tym. Czy mamy tu coś ciekawego? Śmierć przy stworze. Pewny cel. Ustabilizowanie. Może nie. Może... No to też bez sensu, bo ja nawet nie mam tyle... A co to? Ukończy więcej misji, żebym to odblokował. No to... To mi daje 6, że lecznicze mikstury przywracają mi 6 pasków zdrowia. To jest kompletnie głupie, bo ja mam 4 paski zdrowia, więc to jest aktualnie bez sensu. Nie wiem, chyba ruszę się szybciej z przykucnięciem. To jest jedyne, co mi teraz przychodzi na myśl. Chuj, może się przyda na przykład teraz. Nie widzieliście mnie. Tu widzę jeszcze jakiś gagatek. Co ty tu robisz, koleżka? Przeładujmy, mamy czas. Mam nadzieję, że oni nie mają tygrysa w klatce i wszystko powinno być git. Co to co to jest? Kurwa, mają niedźwiedzia. Faktycznie tygrysa nie mieli, ale... W sumie nie wiem, czy to dużo lepsze. Dobra, jeszcze jeden chyba chłop nam został. Tysy? Łatwe te posterunki, jak się włączy alarm i ich nie przybędzie 30, jakoś się teraz nie zaskoczą, to są dość łatwe. Teraz mamy dużo HP, mam na spokojnie, wiecie, czas na to, żeby zareagować na wszystko, więc jest w porządku bardzo. Będziemy mogli tego niedźwiedzia? Nie, będziemy mogli niestety. A, będziemy mogli jednak. To ja bym tutaj skorzystał do skurowania pana niedźwiadka. Chociaż nie wiem, czy ten niedźwiedź nam nie do... czy to był ich niedźwiedź, czy jakby on nam trochę pomógł, bo zaatakował ich, w sumie nie wiem, a my go tutaj brutalnie zabiliśmy. No nic. Był duży i straszny, na swoje usprawiedliwienie. Dobra, idziemy do Bucka. Generalnie wsiadamy do auta, bo widzę, że to jest jedno z nielicznych tutaj autek, jakie są. O, tu jest jeszcze dyskietka, nie no. To trzeba, to zaraz, spokojnie, spokojnie. Te dyskietki, ja nie wiem, co one dają nawet, te dyskietki. Ale widzę dyskietkę, jestem prostym człowiekiem. Widzę dyskietkę. Wchodzę i biorę. Kartę pamięci właściwie, nie dyskietkę. Chyba tylko siano nam daje, co? Czy nie? A, receptura na krokodyla. Nasz rosyjski kontakt na dostarczanie informacji o unikowej wartości. Uzyskaliśmy dane na temat produkcji substancji w działaniu przypomina nieco metamfetaminę. Wywołuje ekstremalne doznania, ale też powoduje rozległe uszkodzenia tkanki mięśni. W uzależnionych krokodilem pojawiają się otwarte, głębokie, często sięgające kości rany, ała, których nie daje się zaleczyć. Jedynym ratunkiem jest amputacja. Na rynki europejskie i wschodnie. Europy wschodnie. Skutki uboczne dyskwalifikują go ze sprzedaży światowej. To wszystko... O kurwa, to wszystko mogę tu klikać? Dane wykradzione z nielegalnej firmy z New są obiecujące. Klubowy narkotyk, Special K, jego odmiany. Nie no, to nie ma szans, że ja to będę czytać.
O, chcecie tutaj, macie receptury na ekstazy, wszystkie narkotyki, teraz będziecie się mogli sami robić w domu. Zajebiście. Poradnik młodego narkomana. Poradnik młodego dealera. Zajebiście, dobra. Lecimy do misji, nie ma co. Ogólnie nie wiem, czy... Nie, w sumie teraz przy... W sumie... Ogólnie nie wiem, czy się muszę dokończać zdania, ale jak jestem w miarę... Delikatnie zmęczony, to zawsze zapomnę o tym, żeby to zdanie dokończać. Ogólnie nie wiem, czy się opłaca w ogóle na tym etapie zbierać zielone liście. Natomiast później sobie uświadomiłem, że faktycznie chyba się opłaca, bo samo nastawianie kości i tak dalej i robienie tej animacji, kiedy nie ma się tutaj zielonego liścia, a co za tym idzie lekarstwa, no to trwa całkiem sporo czasu ogólnie. I odnawiać trzy paski, natomiast leczenie, używanie tej, powiedzmy, nazwijmy to apteczki, no zużywa nam po pierwsze mniej czasu, bo to jest tylko i wyłącznie wstrzyknięcie, no a po drugie zużywa nam, daje nam cztery paski zdrowia, więc wszystko w porządeczku. Łe, ty, skąd my tyle mikstur możemy trzymać w ogóle przy sobie? Zasobnik na mikstury, możemy go w ogóle ulepszyć. Za skórę psa, no to mam giga dużo tej skóry psa, to w sumie mogę poulepszać, to czemu by nie? Mogę też kołczan ulepszyć. No dobra, no to ulepszę kurwa i kołczan. Dobra, to tu też ulepszę. Ludojada. Tak, to jest ta ścieżka łowcy. Będziemy musieli porobić te wszystkie zadania związane z polowaniami. Natomiast to są takie zadania, które raczej będę robić osobno w odcinkach. Chyba, żeby nie marnować właśnie czasu czasem. Czasem, żeby czasu nie marnować, to możliwe, że będę nagrywać. Myślałem, że to są martwe zwierzęta do skórowania. Czasem będę nagrywać odcinki z tego, ale to wtedy jakoś to nazwę, że robimy misje poboczne albo przypnę komentarz. Postaram się, żeby przypiąć ten komentarz. Tak samo jak w tym poprzednim odcinku, jakimś robiliśmy dużo misji pobocznych i dopiero gdzieś tam od pewnej minuty zaczęliśmy robić. A misję główną to też postaram się ten komentarz przypiąć. Ale nie wiem, czy to nie zapomnę, bo czasem jest tak, że nagrywam tę serię i wiecie, i te serie wpadają miesiąc później tak naprawdę, bo staram się zawsze mieć coś na zapas. Bo to nigdy kurwa nie wiadomo. Mogę tu wejść? Mogę się jakoś czołgać w tej grze? Tu mi zielonego pojęcia nie mam. Czy ja się mogę w tej grze czołgać? Nigdy tego nie robiłem, bo gra oficjalnie tutorialu mi nie dała. Nie wiem, Mr. Molotow? Raczej nie. Myślę, że bardziej Mr. Granatnikow. Podziałało, o dziwo. Rzadko się tak dzieje, że coś co robię to działa. Dzik20, co to jest? Okej, Dzik20 jest symbolem czegoś tam, dobra. To dużo takich znajdzie, jak na razie nie będę ich czytał. Znaczy, ja sobie lubię takie rzeczy czytać, ale zazwyczaj jak nie nagrywam odcinków. Bo jak nagrywam odcinku, to po prostu kliknę, żeby każdy kto miał ochotę sobie to oczywiście przeczytał. A każdy kto nie ma ochoty, no to tego nie czytał. Żeby to było wszystko w miarę płynne i dla każdego. Spectator, you. I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The Bloody Japs, right? They form a special unit of, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building the bloody thing. Right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me. What are they looking for, Buck? No. I should cane you for that. I really should. But you know what I won't? I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. The bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. Look after yourself, eh? History lesson's over. Wszystko rozumiem, że on wiedział, gdzie my idziemy, to na chuj my w sumie. I'm gonna kill that motherfucker.
Ty zniknął. Czarodziej. No nic, chodźmy. Czy on se pogrywa z nami dobrze? No już zapisuję do zabicia. Znaczy tego. Niech mu stara zdechnie w Simsach. Dobra. Jak jestem przyjebany, jak jestem zmęczony. Dobra, jak po piwku. Ale to zawsze się dobrze nagrywa, bo jak jesteś zmęczony, ja zawsze o tym mówię. Jesteś zmęczony albo po alkoholu, to zawsze te odcinki są kurwa lepsze. Z tym musimy, tu musicie mi przyznać rację. Te odcinki zawsze są lepsze. Może nie dzisiaj, no dobra, może nie zawsze. Ale w dużej większości, kiedy faktycznie ktoś jest najebany, to te odcinki fajnie śmigają. Czy to jest miejsce, do którego miałem się udać? Nie, ale widzę tu mamonę. Dawaj. Potężne $25. To? Jakaś apteczka. Zawsze się przyda apteczka. Chodźmy dalej. Tu coś będzie na przykład? Tu chyba w ogóle mamy się udać, więc... Cyk. O. Mr. Snakeoff. Tu mamy się udać, no dobra. Ale tu jeszcze możemy przebadać. O, jest i Pitos, bierzemy. Nie no, dali by już jakiś normalny, wysokie wynagrodzenie. Nie po 25. I co, na dół? Pognięte papierosy, zajebiście. Nie to, czego potrzebowałem w życiu. Cieszę się, że tu będzie Mr. Krokodyl. Wszystkich, muszę przestać wszystkich nazywać panami. Mr. Krokodyl, Mr. Granatnikow, Mr. Snakeow. Dobra, było napisane eliminacja, to klikłem, ale nie podziałało niestety. Kurwa, wszystko płonie teraz. Co? I wam w oko, frajerze. Tyle wam powiem. Możesz umrzeć? Dzięki. Nie wiem, czy sobie nie zamienimy czegoś za karabin snajperski. Albo ty, no ja go ni na hitę nie podałem z karabinu snajperskiego. Co to za karabin snajperski? A i teraz nie mogę przybliżać z tego karabinu. Tamten był jakiś dojebany karabin, tak? Czy to nie była wtedy moja broń, z której przybliżałem ogólnie? Tu nie mogę w ogóle tego zrobić. Jakie my mamy bronie? Mamy to, a tu co mamy? A, Mr. Shotgunów. No dobra, zapomniałem kompletnie o tej broni. To jest coś do podniesienia, widzę skrzynka. Żebym przyszukać. No z nich to nie ma nic za bardzo. Siano jest $9 potężne. I rzeczy na sprzedaż, tylko nawet nie mamy miejsca w ekwipunku, więc... Nie ma co. Za bardzo ich przeszukiwać. No jakiś klejnot może. Może to faktycznie. Tu już widzę wejście na górę. Możemy jeszcze obadać, czy było tu coś ciekawego. Tu ten chłop zginął. Jakieś amunicja właśnie, coś tego owego. Na ten statek mogę się jakoś dostać? Pewnie może i jakoś mogę, ale czy warto jest kombinować? Chyba nie. Mało 20 amunicji do shotguna w ogóle, nie? 30, 40, no to i tak mało. Znajdź wejście do jaskini, znajdź wejście do chińskich ruin. Nie, no to jest... Ty, ja nie sądziłem, słuchajcie, że to taka spluwa jest dobra. O, tam mają karabin... O kurwa, maszynowy. Bardzo niedobrze. A ja mam w sumie karabin snajperski, więc... Ładuj. O, nie ładujesz. Dobra, poradzimy sobie i tak. Kurczę. Ale dobrze, przynajmniej odpuścił sobie karabin snajperski. Nawet jest karabin maszynowy. Fajna to jest broń, kurwa, dobrze strzela. Pa. No teraz akurat jakbym trafił, to by pewnie lepiej strzelała. Ale nie jest najgorzej ogólnie.
Nawet na dużą odległość sobie nieźle radzi. No, jest to mocna broń faktycznie, bo to nie jest taki typical shotgun, że on strzela takimi rozpowszechnionymi, powiedzmy, rozpiechszonymi strzałami. Tylko to jest chyba taki duży kaliber, tak mi się wydaje, chociaż... Kurwa, strzeliłem tu. Tu trafiłem. Okej, okay, ale widzę, z celnością może być ciężko. To by tłumaczyło, dlaczego mi tak idzie słabo strzelanie. No tak, widzowie. Wszystko przez to. Co tu mamy? O. Wejść do bunkra. Po kablu? Po kablu. Może to i dobrze, że wtedy nie wybuchło. Słyszę tu jakieś małpy. Siema. Wyskakuj ze skóry. Skóra małpy może być OP. Makak. Naroka jeden roni się od makaków. Potrafią zajść za skórę. W razie potrzeby można przeszkodzić je za pomocą technik CIA, aby walczyły po naszej stronie. Trzeba było skorzystać z pomocy UAW w Wietnamie. Wtedy na pewno wygralibyśmy. Jak nie wierzysz, zapytaj Donalda. Okej, okay, wiem, że USA korzystało między innymi z nietoperzy, które kurwa latały z jebanym napalmem. Można? Można. Myślę, że małpy kurwa sprawdziłyby się lepiej niż nietoperze z napalmem. Wiedziałem, że... Ja byłem przekonany, że to będzie... Wiecie? Normalnie to bym się zesrał w majtę, jakbym zobaczył tego krokodyla. Ale ja byłem tak przekonany, że w końcu tak czy owak w pewnym momencie wskoczymy do wody i to będzie krokodyl. Nawet w tym momencie byłem praktycznie przekonany o tym, że jak wskoczymy do wody, to będzie krokodyl. Nie chciałem tego mówić, ale byłem o tym przekonany. Jakby się aż tak nie wystraszyłem, jak powinienem. To było tak obvious, by naprawdę, jakby nie wrzucili tu krokodyla, bym się kurwa zdziwił. Pewnie tędy będziemy wychodzić, więc może tu nie wskakuję na razie. Starożytny mechanizm. Ciekawe, czy takie mechanizmy realnie istniały. Pewnie tak, ale nigdy nie widziałem takiej realnie. Tylko w grach komputerowych. Pewnie dałoby się to jakieś zrobić ogólnie, ale pewnie też by było strasznie ciężko. Zbadaj chińskie ruiny. Co to jest? To jest jakiś... To jest żółty, to jest chyba biały. Biała roślina, więc... Oj! Więc ich akurat nie chcemy. Sprawdzimy, czy jest coś na dole. Nic. Dwa przełączniki. No dobra, zaoszczędzę wam nawet kurwa czas i o, nieważne. Dozen zaoszczędził czas. Ja, że muszę marnować shotguna do tego, ale... Wiem, mam się dostać. Co? Halo? Co się stało? Czekaj. Ja nie skumałem. Coś tu się zawaliło, to prawda. Coś nam to dało? W sensie... Kurwa, nie sądzę. A zalało się więcej przestrzeni. A, i dzięki temu my możemy przepłynąć tutaj. Okej, okay, tak właśnie coś sądziłem. Czy tam się raczej tutaj nic nie stało. O kurwa.
Zagadka, mówicie? Ty ich to jestem najlepszy. Żartowałem. O, jednak kocurem jestem. Nie wiem, czy ten nóż, już mówiłem chyba z 5 razy to pewnie w tym odcinku, ale nie wiem, czy ten nóż ogólnie nie mamy dostarczyć tej lasce. Coś mi się tak wydaje, że to jej chodzi, nie? O ten nóż, ona coś nam mówiła, że coś tego, że owego, że ten nóż ważna sprawa. Nie wiem, czy będziemy stali przed wyborem, czy nie. Ładnie to wygląda ogólnie. Zajebiście to wygląda. Super giga ładnie. W ogóle zmieniłem jakość na delikatnie gorszą, mam nadzieję, że nie jest na tyle gorsza. W sensie u mnie gorsza, bo to gorsza nie znaczy gorsza, bo czasem jak wiecie, mogę wrzucić 300 gigabajtowy odcinek, albo nawet 250 gigabajtowy odcinek, ale YouTube tak to sformatuje do tylu, że będzie miał 3 gigabajty i nic to nie da. Gorsza dla mnie, czy lepsza, to akurat nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, jak to się będzie wszystko prezentować na YouTubie, a na tym bywa różnie, więc tutaj będzie testowanko. Slow and steady. Even a trail of human breadcrumbs, mate. Hill and fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. I don't have your knife, all right? No. Jason, that's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just gotta play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Oh, I don't know. Go on, stick it in then. This is some magical shit. My heart's a-flutter in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? No, mate. Just know where you're headed. I kumam trochę tego postaci, tego zioma, to on wie, gdzie idziemy, czy nie wie. Trochę tak bez sensu, tak wie, to po co my... To jest jakiś niedźwiedź. Ja bym zapolował na tego niedźwiedzia, że ja nie wiem, co to za niedźwiedź. Ale może to jest jakiś ważny niedźwiedź. Lepszy niż zwykły niedźwiedź. Chociaż jednego byśmy upolowali, zobaczymy. Porozmawiaj z Buckiem, mam taką misję, może zobaczymy, gdzie ta misja się znajduje. Za nami. Ile mamy odcinka? 37 minut, 38 minut. Zobaczymy. Chodźmy upolować na razie niedźwiedzia. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z niedźwiedziem. Tam jest. Tak? Nie. To nie był niedźwiedź, to była... roślina. Prawie jak niedźwiedź. Będzie tu coś ciekawego w środku? Ty, o ile... O dziwo będzie. Nie na... Ale się zesrałem w majty trochę, wiecie? Jak odpaliłem mi się ta latarkę, to mi się przypomniały te wszystkie możliwe horrory. I później wyleciała taka muzyczka na jedno ucho i trochę się zesrałem. Znaczy... ja bym się zesrał, widzowie. Ja... No raczej nie. Oto widzę, że chyba rzadki będzie... Zawsze po takich słowach dzieją się takie rzeczy. Chcesz powiedzieć, że chyba rzadki niedźwiedź i chuj. Jednak nie rzadki. A kurwa. Ale na pewno groźny. Ty kto kurwa rzecz? Co to za ekip? Czemu to jest nagle... Szwadron kurwa. Ekipa niesprzątająca. Ugaś się. Leczenie. Szczęście mamy fajne leczenie. Kurwa, co człowiek chce pokusować niedźwiedzie. Jak zwykle. Ty, a ty to kurwa kto zesz? Ty, oni mają fajne bronie na dalekie ręże i dużo ziomów, wiecie? Wydaje mi się, że możliwe, że nie mamy szans ogólnie.
nimi. Na szczęście mamy dużo leczenia, ale... Znaczy dużo, jeszcze już zero mamy. Ale ogólnie mieliśmy dużo, więc... Chuj wie, może się uda. Będę do nich podbiegał, ich normalnie nożował, kurwa, maczetą. Zajebiście. Skąd? Ty, my na jakiś kurwa... Nie wiem, gdzie my w sumie jesteśmy. Co to jest? Czemu tutaj oni nas biją? To jest jakieś próba jak jaj. Czy jak oni tam mają? A to oni tego chronili? Myślicie? No i... Dostałem strzała przez drzewo. Dzięki gro za fajne hitboxy. Koksami jesteście. Myślicie, że to był zwykły niedźwiedź? Ogólnie na miniaturce wyglądał jak taki niedźwiedź. O, rzecz kur, a my gdzie? Gdzie teraz jesteśmy? No nie tam, gdzie powinniśmy być niestety. Rzut ładunku tu jest jakiś. Ogólnie to ja muszę teraz odblokować tą wieżę. Ty, to w sumie to trzeba jakoś dobrze przemyśleć. W sumie to teraz te wszystkie te posterunki by się przydało porobić. Czyli zaznaczyłbym ten i zrobimy jeszcze sobie na koniec odcinka jeden posterunek. Będziemy kończyć bez pierwsza w nocy, ja muszę wstać o 8. No i tak zwykle. Dzisiaj sobie powiedziałem tak, normalnie idę 22 spać. Zajebiście. Ale dobrze. Najgorszy będzie poranek, ale jak już się wstanie, to już będzie git. Tylko trzeba wstać. Trzeba wstać i się zmotywować. Strzał w prawy, kurwa, policzek, duża kawa, jakby lecisz. Wiesz co chodzi? Idziesz. Ja mam niestety takie coś w mózgu, że jak nie zacznę, nie pierdolnę sobie w mordę, nie powiem lecimy, nie zostanę wrzucony na głęboką wodę, to się nie nauczę pływać. Tak wam powiem. Ciężko jest. Na przykład dzisiaj sobie powiedziałem tak, dzisiaj miałem kilka rzeczy zrobić i ogólnie wstałem od... Miałem wstać o 8, nastawiłem sobie zegarek na 8 godzinę. Nie, że jakieś turbo important, czy musiałem coś zrobić, nie, ale ustaliłem sobie, że coś zrobię. Konkretnie tam oddam słuchawki do naprawy. Ostatnio jak byłem, to opowiadałem wam tą historię, że byłem właściwie to byłem kilkanaście metrów, ale już mi się nie chciało iść, bo utknąłem przy przejściu, patrzę chłopiec w przejście, patrzę na GPS-a, GPS mi się prosto, a przede mną kurwa autostrada, idę w lewo, nic, idę w prawo, nic. Później dzisiaj sprawdziłem dopiero na mapie, że trzeba iść giga daleko w lewo i dopiero znajduje się przejście, natomiast wtedy miałem tak mi wszystko napierdalało już, że w sumie dobrze, że nie poszedłem, bo bym nie dał rady. Padłbym na mordę, zanim to pewnie zrobił, więc akurat tym razem dobrze, że sobie odpuściłem. Rozwaliłbym sobie nogę czy coś, by był kwas ogólny, więc wszystko w porządku. Na razie. Ale tak, ale miałem to zrobić, słuchajcie, wstałem o 8 rano. I mówię, a do 10 i o 10 lecimy. Nie. Jak już sobie tylko raz powiedziałem, że a o 10 lecimy, to już nic nie zrobiłem. Trzeba na pełnej kurwie od samego początku, bo jak nie zacznę na pełnej, to już nic nie zrobię. To jest tak, albo na maksa, albo w ogóle niestety nie robię. No to jest strasznie głupie, niepotrzebne, bezsensowne, debilne. A niestety ja tak mam, że albo robię wszystko na maksa, na pełnej. Albo nie robię niestety wcale. Przez fakt, że nie mamy mapy, a mamy zaznaczone na szczęście, gdzie jest głośnik. Akurat dobrze, bo my ten głośnik chcemy jak najszybciej zneutralizować. Kurwa, ile oni mają psów? Ile wy macie psów? Ja pierdolę, tu jest cały skład psów, ty. Więcej psów niż tych gości tu jest. Ja ich nawet nie widzę, ty. Ja pierduper. O, już. To niezły posterunek. Ty, dwóch kolesi i 7 psów, nie? Możemy pozbierać sobie ich skóry, ale... In general to ja mam sporo tych skór, w sumie tych psów. Jak mi się wydaje przynajmniej. A zawsze no z 2, 3, 4 myślę w naszym ekwipunku może być, co? Chociaż ja już nie mam przecież miejsca chyba w ekwipunku swoją drogą. Chociaż nie widzę, jak posprzedawałem te błyskotki, to jednak coś tam się znajdziesz. Miejsca. Mamy tu w ogóle dwie misje na polowanie, możemy zobaczyć. Ty! Moi się wkurwili na mnie! Ej, panowie! Ja żartowałem, rozumiecie, że to był żart? Oj.
No w sumie się nie dziwię, że się wkurzył chłop. Znaczy chłopy, zabiłem im kumpla. Co to jest? Wszystkie psy z psiarni zachorowały na wściekliznę. Użyj RPG, żeby... Kurwa. Co? Miejscowy zapychacz zwierząt poszukuje kazura żółtych szyjnego. Dobra, no dawaj mnie tego kazura. Jeszcze zrobimy to 45 minut. Walniemy sobie taki dłuższy odcinek, ale tak jak mówię, dzisiaj... chillera. W sensie... Teraz już nie robimy jakby misji fabularnych, tylko... Na chillku sobie tutaj porobimy. Misje dodatkowe. 30 tylko aboi mam do tego? Kurde, te naboje, kurczę, schodzą jak... Schodzą szybciutko, jak ciepłe bułeczki. A niestety siano nie jest posiadane na te ciepłe bułeczki. Wydaje się, nie wiem jak tu zdobywać siano. Robić te misje, co robię teraz? Jest to jakieś rozwiązanie w sumie. No pewnie, że tak. Pokaż, czy mamy zabić? Tym. A to ja mam przecież tą broń. Upoluj rzadkiego kazura za pomocą karabinu. Okej. Okay. Myślę, że... Czy to jest ten kazur? Zgaduję, że nie. One lubią często nas zraszować, niestety. Jak nas zraszują, to zaczną nas bić po twarzy. Więc wolałbym się wyzbyć się ich wszystkich. Oj, już słyszę jakiegoś. No, tak właśnie myślałem. One sobie tak lubią podbić i nagle zaatakować. Ja mam chyba sporo tych skór tego kazura. Ja mogę się mylić. My szukamy jakiegoś specjalnego, długoszyjnego. Czy... O, to jest chyba ten. O kurwa, jest tanki. Oś tu gagatku. Kurwa, jaki tanki gagatek. Dobra. Żółta szyja, poka. Żółta szyja. Mój atlas ptaków podaje, że kazury mają różnorakie kolory szyjne. Ptaki atakują każdego, kto się do nich zbliży, zupełnie jak moja teściowa. Kazuary o żółtej szyi są najrzadsze. Zabicie jednego przysporzy ci splendoru. Pewnie też dostaniesz cukierka o smaku kredy. Nie rozumiem tego żartu, ale dawaj skórę, przynajmniej sobie go uskurujemy. On chyba był do czegoś potrzebny. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że on był do czegoś potrzebny, in general, do wytworzenia jakiegoś przedmiotu. Zbiornik na paliwo, może do tego był potrzebny, pokaż. Tak, no, skóra kazura żółtoszyjnego. Faktycznie, mamy teraz mamy cały... Na maksa ulepszenia na tego złotego, do paliwa w sensie, do trzymania paliwa. Czyli niestety powiększony zbiornik na paliwo mogę wykonać. No nie mogę, już wykonałem przecież. Panie gro, proszę tu się szybciej aktualizować, bo tutaj za wolno pan chodzi. Czyli żeby wszystkie te najwyższe praktycznie ulepszenia wykonać, to niestety musimy tutaj robić tę misję i pewnie będzie dotyczyć to absolutnie każdej rzeczy, którą będziemy mieli w ekwipunku, czyli torby, kurwa, naboi, wszystkiego. No nic, no to by było na tyle, wydaje mi się dzisiaj taki odcinek, mówię, że przymęczony, ale czas iść spać, więc generalnie życzę wam miłej nocy oraz miłego dnia. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, wpaść na linki w opisie, Twitch, Twitter, Instagram. I tyle, do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie. Jeszcze raz, do zobaczenia. Cześć.